patrzymy, porównujemy to, co się dzieje w Polsce, jeżeli chodzi o bankowość mobilną, i porównujemy to z rynkiem europejskim, ale nie tylko europejskim. No, my jako część Grupy Santander mamy też dobry punkt odniesienia i wiemy, co się dzieje w Ameryce Północnej, Ameryce Południowej, w Europie. Widzimy, że rzeczywiście Polska jest, jeżeli chodzi o bankowość mobilną, o innowacje, jest takim benchmarkiem. Jesteśmy, możemy być dumni z tego, co robimy, możemy powiedzieć, że faktycznie nasz rynek jest bardzo, ale to bardzo innowacyjny. Zazdroszczę tego, że mamy rozwiązania, które są nie tylko świetnie przygotowane od strony takiego laboratorium i przygotowane od strony technologicznej, ale również rozwiązania, które są przyjmowane, adoptowalne przez klientów. Klienci akceptują te rozwiązania, klienci z nich korzystają. No mamy w tej chwili 900 tysięcy użytkowników bankowości mobilnej, mamy 2 miliony użytkowników cyfrowych bankowości mobilnej i internetowej. To jest, jakby patrząc na procentach, jest to bardzo wysoki procent z naszych klientów używa właśnie tych kanałów. To nie jest przypadek. No widzimy, że to już się dzieje, że rzeczywiście ta aplikacja mobilna jest przez klientów używana nie tylko do najprostszych czynności, czyli sprawdzenia salda, zobaczenia, co się dzieje na rachunku, ale również w coraz większym stopniu przez bankowość mobilną, przez aplikację mobilną następuje zakup kredytu, ubezpieczenia, w wybór lokaty, również spojrzenie na transakcje, ale w tej sferze kartowej. Także rozwija się to w bardzo dużym tempie. Bardzo mocno też stawiamy na to, inwestując coraz większe pieniądze, z jednej strony w technologię, ale z drugiej strony również inwestując w wiedzę naszych ludzi, ale też naszych klientów. No, jesteśmy właśnie tym jednym z tych dwóch pierwszych banków, które pomimo tego, że mamy własne rozwiązanie HCE, to również nawiązaliśmy współpracę w ramach Android, rozwiązania Android Pay'a, ponieważ jesteśmy przekonani, że powinniśmy jako bank dla naszych klientów mieć taką ofertę całościową. I na koniec dnia to klient wybiera, które rozwiązanie jest dla niego najlepsze, ale z drugiej strony to też te rozwiązania, jeżeli chodzi o Android Pay, one też nas motywują do tego, ażeby nasze rozwiązania, nasze własne HCE było najlepsze i ażeby klient z pomiędzy tych dwóch wybrał właśnie nasze, bo po prostu ono jest lepsze. Tak, widzimy to. Widzimy, że jest więcej transakcji, jest wyższa lojalność tych klientów, jest większa skłonność do zakupów kolejnych produktów, które jakby pozwalają rzeczywiście budować bardziej trwałą relację z klientem. Ma to bezpośrednie przełożenie na rzeczywiście dalszą współpracę z klientami.